W tej chwili ważę 103 i jeszcze muszę dobić do 120. Nie wiem, ja teraz tej chwili 94, no, mam 2-3 kilo do zbicia, więc to jest niedużo. No, pierwszy raz tak mam, nie muszę w ogóle wagi robić. No, dla mnie to jest, to akurat dla mnie jest jakby sytuacja, która mi pasuje. No. Walczę teraz tylko w momencie wtedy, jak mi się chce. I tak robię, żeby po prostu mieć tą chemię z tym sportem, czuć to, chcieć znowu walczyć, to po prostu to jest jakby mój główny cel. Co jest najmocniejszym atutem Tomka Narkuna? Nie wiem. Nie wiem, bo on dla mnie zagadką jest, taki dziwny zawodnik, który bije się dziwnie i wygrywa. No. Co to znaczy, że się bije dziwnie? Co, no takie jest jakby nietypowo ma z tym walkę. No. Nieupokładana ta stójka taka dziwna, ale tak naprawdę efektywna. Tomek stwierdził, że jeżeli toicie do drugiej rundy, czy do trzeciej, to wtedy ma szansę ciebie pokonać. To samo mówił Majkowski. Było 3 rundy, więc ja nie wiem skąd ten pomysł, że pierwsza runda się skończy, mamy trochę spuchnie i nie będzie Mameda. No. Nie wiem skąd to się bierze. Może podpowiesz. Ma dla ciebie jakieś znaczenie, jak przyjmiecie publiczność w Łodzi po tym, co były gwizdy na Stadionie Narodowym po walce z Borysem? Jak dotąd zawsze mnie dobrze przyjmuje i nie widzę żadnych problemów, o to w ogóle się nie martwię. Dla przesłania dla Narkuna, no chciałbyś coś, żebym tam pocisnął, czy? Czy jak, w jakiej formie byś wolą? Pozdrawiam. Ja go zawsze pozdrawiam, jak najbardziej. A oglądałeś jego walki? Już chodzi mi z odtwarzania, bo wiadomo, że na żywo widziałeś wiele tych pojedynków, analizowałeś je? Wiesz co, KSW nie udostępnię tego, bo trzeba to zapłacić, a ja za bardzo pieniążki nie mam, żeby...